Zapowiadaną wcześniej podwyżkę otrzymają pracownicy administracji i obsługi suwalskich szkół. Chodzi o 546 osób. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, zapowiadał, że w razie możliwości miasta podniesie pensję tej grupy. Po przeanalizowaniu budżetu zdecydował o 3-procentowej podwyżce płac. Jak przypomina Kamil Sznel, asystent włodarza, w kwietniu pensje szkolnej administracji wzrosły o 2%, co w skali roku daje 5-procentową podwyżkę płac. 1 kwietnia. Fundusz płacy wzrósł o 2%. Dodatkowo po przeanalizowaniu budżetu za ostatnie 3 kwartały tego roku, pan prezydent postanowił o tym, by jeszcze dodatkowo w ostatnim kwartale tego roku ten fundusz płacy zwiększyć o 3%. Czyli można powiedzieć, że w ciągu całego roku pracownicy administracji obsługi suwalskich placówek oświatowych otrzymają wzrost wynagrodzenia o 5%. Decyzja prezydenta wychodzi naprzeciw wzrostowi płacy minimalnej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa niż 1850 zł brutto. Jeżeli chodzi o tą podwyżkę, to jak dobrze wiemy, od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna, która będzie wynosiła 1850 zł. My chcemy już wyjść naprzeciw i te osoby, które w tym momencie nie mają takiego wynagrodzenia właśnie na poziomie 1850 zł, już od 1 października takie wynagrodzenie będą miały. Natomiast jeżeli chodzi o całą kwotę jakby całościowej podwyżki, to w ujęciu takim globalnym jest to 500 000 zł.